Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solid i bardzo serdecznie witam w kolejnym odcineczku z The Huntera. Oczywiście, kto inny, jak nie Brączuś ze mną? Dzień dobry państwu. Piękne Porosze, Brączkowi wrosło do ostatniego odcineczka. Lecimy sobie dalej na Mississippi, już dzisiaj nie aligatorki, jak w poprzednim to odcineczku u mnie było. Dzisiaj nowy wabik na lochę prośną, maciorę, z 12 młodymi, każdy w innym wieku. Generalnie kupiłem to z racji tego, że tutaj jesteśmy w bardzo fajnej części mapy. Ogólnie byśmy mogli być cicho bardzo, mordo, bo one są pod płotem gdzieś, te lochy. A? Tak, no bo ja tu długi czas je nawoływałem. To jest kukurydza, wiesz? Ja tu grałem, ogólnie tu jest bardzo dużo tych dzikich świń. Także widzę fajnie, bo wabik chociaż będziemy mieli. Ogólnie to możesz się szprajem ty sprysnąć, żeby od ciebie nie śmierdziało, bo trzeci dzień się nie myłeś. To by było w porządku. Ogólnie namiot pokażę... tu zostawię, co? Słucham? Namiot tu zostawić? Kto pytał? Może, no, możesz zostawić. Namiot, znaczy, jak chcesz, obojętne to jest. Nie, ma... Jeżeli... nie mam miejsca, żeby go. No to jak nie masz miejsca, to go nie bierz. Jesteśmy tutaj w tej części mapy. Większość to pola, naprawdę bardzo fajnie. Udamy się na punkt obserwacyjny. Stamtąd przejdziemy gdzieś, prawdopodobnie tutaj. Myślę, że będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Ja jeszcze myślę, że ze dwie lochy sobie nawołam. Ogólnie zobaczcie, jak bardzo fajnie to wygląda. To tak naprawdę teraz to już typowe Mississippi. Mordo, byłeś na tej farmie? Gdzie? Po prawej stronie na silosach. Nie, chyba. Kurde, może przejdźmy się, bo... Ja tutaj dotarłem na koniec, sam na sam koniec. Wiesz, ile mam odkryte w ogóle? Ja pierdziałem pół map odkryte. To ładnie. Ej, na co ja wszedłem? Aha, na porwaną siatkę. Dobra. Chodź tu. Mój... chodź do prawej, ja chcę tylko pójść zobaczyć ten... jak wyglądają te silosy, jak tu farma wygląda, czy jest ciągnik, czy jest wszystko. Jak tak, to miniaturkę ładną sobie zrobimy. Patrzę, co... Ej, jest ciągnik tam w dali! Później. Na końcu drogi tej. No jest, no widzę. Dobra, idźmy się, przejdźmy. Boże, myślałem, że tu coś jest, jakieś zwierzę dziwne. O, bardzo fajny efekt szopów praczy. Tak, w tej części mapy w ogóle ich jest bardzo dużo. No tak, no mówię, tu gdzie domy. Ale gdzie powiem domy... ci, że na nich idzie się naprawdę fajnych pieniędzy dorobić. Tak, nie? Tak, to jest prawda, bo je... one są po 700, jednym razem je załatwisz. Od razu, nie? Ja, chłopie, widziałem stado 5, to 5 strzeliłem, nie? Bo one tak wolno uciekają. Tak, one ogólnie czasami nawet się wydaje, jakby w ogóle nie biegły. One mam wyrypane na życie, nie? One tylko parę koszy wywarą. O Boże, ja mówię, jaka prośna locha, ta ma ze 40 młodych, nie? A tam zbiornik. A to zbiornik retencyjny. No ale tak. Grałem tutaj, to bardzo dużo tych świń jest, w ogóle trzeba się dużo przypatrywać, czy one nie wychodzą z kukurydzy, nie? No akurat tu te pola właśnie fajnie to wygląda. Ja tutaj byłem bardzo zaciekawiony właśnie, jak farmy tu będą wyglądały, bo to jednak bardzo fajny klimat, to Mississippi, to wszystko. Gdzieś tam, mówię, ten pierwszy odcinek mnie trochę zraził do tej mapy, bo niepotrzebnie uparłem się na dość trudną zwierzynę, jaką są aligatory. Wiecie, inną zwierzynę to sobie damy radę w miarę jakoś... Ej! Co to jest? Przepiór, to malutkie takie. Tu ja nie, ej, ja nie wiedziałem, że takie coś jest. Strzeliłeś tam? Tak, ale to nie, bo to jest takie małe, że tego się nie da strzelić. A to jest jak wróbel? Jaki to? Jak kaczka? Cynamonówka? Mniejsze niż kaczka. Aha, ja mordo tutaj mam wieżę. To pozwól, że się przejdziemy ogółem, całe te. Ja sobie tą wieżę odblokuję. Przy okazji zobaczymy, jak tu teren i jak pójdziemy sobie dalej. Ale ja jej też chyba nie mam odblokowane. Stodoła, tak, fajna. No to spoko, to sobie odblokuję, będziemy wiedzieli, gdzie dalej sobie. Tutaj iść, o kurde. Tak, a może w tej stodole jakaś znajdźka jest. Właśnie, jak ja popatrzyłem, to pierwsze co na silosy spojrzałem i mówię, kurde, schody są na 100%, coś jest. Boże, w ogóle szacun za zrobienie tylu przeróżnych drzew, nie, do tej gry. To, jak to wygląda, tu praktycznie każde drzewo od siebie się różni. O, mamy no. Tu jakiś trop. Jest trop w końcu, coś. Dzisiaj tak na spokojnie, mówię, przejdziemy się po tych polach, zobaczymy. Wiecie co, ja zauważyłem, że to bardzo często się tak zdarza, że ten początek odcinka, wiadomo, jest taki, wiecie, troszeczkę bardziej poszukiwawczy, można powiedzieć, że więcej szukamy. Ale przeważnie tak jest na początku, a potem jak już znajdziemy, to nie możemy się od tej zwierzyny oderwać. O. Dzika świnia! Dobra, nawołuję. Czekaj. Wejdźmy na... Ej! Czekaj, nie nawołuję! Wchodź na wieżę, mordo! Wejdźmy na wieżę, ja nawołam. Ale one nie będą słyszeć stamtąd. 200 metrów ma ponad. To ja ci powiem, że ja tu bardzo dużo strzelałem, właśnie w tym rejonie. Całe szczęście mi nie pokazuje, że jest na czerwono, więc lód. O ten, shop poradź. To nie wiem gdzie. No są kosze. On jest bardzo niski, więc niestety w tak bujnej trawie nie jesteśmy w stanie go zauważyć. Kurde, wkurza mnie to, że tu już pogoda się tak zmieniła. Tak ładnie wyglądało, jak było słoneczko. Ogólnie powiem ci, że tutaj bardzo często pada. Tak, no to jest taki klimat niestety, dlatego... O! Urocjon! No ale kurde, jesteś... To są wszystko w tych trawach. Mi się wydaje, że naprawdę ta wieża może nam dużo dać. Boże, co to jest w tej wieży takie to dziwne, okrągłe w dół? To jest kibel spuszczany? Nie wiem.
Nie, mi się wydaje, że... Walisz tam dwóje, nie? I to spada na schody i ktoś schodzi się wywala na tym. Nie, bo tu jest na dole wychodek. Czekaj, coś... Czekaj. Czy ja widziałem, że tu coś przechodziło? Prawdopodobnie... O, widzę szopa pracza. O, widzę, ale stanął skubany na dwie nogi. I Adaś, Adam. A możemy wejść do góry, wtedy zobaczymy, co one drą mordę. O. Słowo? O. No ten szop pracz tam sobie idzie. Jeszcze idzie. Coś lepszego się przyda. I powiem ci tak, jak coś innego trafimy... Boże, jak się spojrzał na nas jak na debili, jak zacząłeś się jak świnie udawać. Ej, położył się. To jest strefa wypoczynku. Patrz, Szymon się położył i tak se ręce wziął na głowę. I gaśle, bo wie, że zaraz będzie odstrzał świni. Ej, tu będzie fajna miejscowa do zobaczenia wszystkich zwierząt. Zostało zobaczone, już się nie odzobaczy. Co się stało się, to się stało się. Myślisz, że te świnie tu przyjdą? Nie wiem. Myślę, że nawołam, boję się, że trochę mogę uciec. Kurde, tam mgła jest dziwna. Zdarz mi się. Słuchaj? Zdarz mi się. Gdzie? W którą? W razie czego szopa pracę może strzelać. W razie wujo. Zawsze to jedna chociaż ta. Na odcinek. Jedno zwierzę na odcinek chociażby było. Daj ale 700 w kieszeni. Daj panie Boże, żeby tu jeszcze ze 4 urocjone ja się... Ja postanowiłem, że dzisiaj nie marnuję amunicji. O! Boże! Bliziutko jest. Szop. To on? To nie tamten. To inny jakiś. One tamten tam leży. One na dziką świnię ten? Też reagują? No nie no, on ostrzegał, więc... Nie ostrzegaj, proszę. Czekaj, gdzie on jest? Tamten leży nadal? Ja tamten to, chłopie. Nowa lokalizacja na mapie, odblokowano punkt obserwacyjny. Dobra, ty idę najpierw odblokuję, może się zwierzęta nabiegną. Może wszystko nawołam, poczekaj, indyków jeszcze nawołam 7. Czekaj, no zaraz się rozejrzymy. Jak nie, to te szopy chociaż będziemy ostrzeliwać. Ale by stąd było kozak. Ej, to jest jakiś zbiornik, tak jakby na wodę? Nie wiem, odejdź, przepraszam bardzo, proszę mnie przeprosić. Proszę. Dziękuję. Patrzymy, nie? W okna zaczęły uderzać, indyki się rozbijają o tą, o wieżę. Było w jakimś filmie takie coś. Boże, 7 minut, a my jeszcze strzału nie oddali. Ta gra jest naprawdę fajna pod tym względem, że czasami może by było to wkurzające, ale no, jak sami dobrze wiemy, no myślistwo, no niestety na tym polega, że trzeba nie, no ja być bym tutaj raczej nie skupiał się na tych świniach, bo i takich tutaj nie. Nie, ja się nie skupiam, po prostu wziąłem, bo czasami gdzieś jest... Nie wiem, chyba strzelam do niego, jeżeli on będzie. Ten shop pracz. Jest, leży. Czekaj, ja muszę zejść o jedno niżej. Czekaj, ja zejdę, się wypatrzę, może tam będzie jeszcze jeden. Ja właśnie bym chciał wypatrzeć, żeby jeszcze jakaś jedna zwierzynka była tutaj. Ty, ślady są tu bardzo blisko, więc on tutaj bardzo blisko nas szedł. Widać go tu, stąd? Idzie. O tam, stoi. Strzeka! Strzega nas, ale przed czym? No słysza po schodach nas. To co tak głośno tu bierz? Proszę. Znowu się położył, menel. Czekaj. O, wstał z powrotem, on nie wie co zrobić. Mordo, nie mogę przejść, przepraszam. No ale co ty chcesz? Tutaj, bo mam lepszą lokalizację. Dobra, masz coś jeszcze nawinięte, czy nie? Nie. Ja niestety też nie. Może jak strzelimy, to wtedy zacznie wszystko uciekać. Co myślisz na ten temat? Wiesz co, jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Widzisz go w ogóle? Ej, dawaj, bo on trzeba będzie uciekać. Czekaj, bo go teleportuje na razie. Chłopie, u mnie ten Michael Adamsona udaje. Czekaj. Dobra, mam go. O Jezus, jak się gibnął na bek. Oj. Dobra, patrzmy wszędzie dookoła. Nie biegną. Niestety. Doszło tutaj do strzelaniny. Nie ma nic, nie ma. To był prawdopodobnie sam Urucjon. Znaczy, to był Szopracz. Szopracz Urucjon. A Urucjon tam był gdzieś też. My byśmy musieli teraz, wiesz co, zaznaczyć sobie... Ej, dobra, idźmy tutaj w tą stronę. Tak, ja mam zaznaczone idealnie tak jak ten, idę po tego, po szopa, nie? No. To mam zaznaczony punkt 1,5 km. Pomiędzy jedną a drugą wodą będziemy szli, więc się w razie w to pójdziemy. Dobra, witaj serdecznie. Bardzo ładnie. Gotóweczka, to jest fajna, 700 parę. No, to kurde, za... Cio? To znowu ten przepiór. Nie, to kurde, ja bym chciał to zobaczyć w ogóle. Nie ma co nawet go tropić, bo... po prostu, no, nie da rady. Czekaj, ja mordo bym szedł drogą chyba. Drogą? No mi się wydaje, że gdzieś jak coś wystraszymy, to coś będzie przebiegać. No nie wiem, to czy możemy iść drogą. Dobra, chodź, pójdziemy drogą. Przez środek chyba kukurydzy, to tak będzie ciężko, bo nie będziemy nic widzieć, nie? A jednak droga to zawsze przynajmniej coś. No te świnie ogólnie bardzo często spacerują sobie tymi drogami, więc no, raczej jesteśmy na pewno w stanie je dzisiaj sobie ustrzelić. I one są naprawdę w bardzo dużych stadach.
Po 10, 12 sztuk. Zależy, czy się oprosiła, akurat czy jest przed proszeniem, to wtedy tak. To... Ostatnio mnie prosiła, żebym nie strzelał. Też może tak być. Równie dobrze. I co tu były? Urucjon biegnie kłusem. To jest ten, co myśmy go słyszeli prawdopodobnie i uciekł po prostu. Nie, no idziemy w tą stronę i zobaczymy, albo coś wylezie nam z tego. Najlepsze jest to, ja lubię jak przechodzę przez tą kukurydzę i wrzątek patrzę. No, a powiem ci, że ja się tak natknąłem kilka razy na świniaka właśnie. Ja na szopy, ja bardziej na szopy, tak. Na świniaka jeszcze się nie natknąłem. Kukurydzy, jakieś ogromne krocele. No, są w ogóle bardzo fajne, bo większość z nich jest taka biała w plamki, biała-czarna, no? No to je akurat dobrze powinno być widać. Czekaj, no spróbujemy tutaj zawołać. O, ty! I leci to! Czekaj. Gdzie? Tam leciało. Jo, leci przepiór, e! Chodź do niego! Jezus! Nie da rady chyba. Nie da rady, stary. Masakr. Co? Trafiłem! Co? Trafiłem go! Ale on był na ziemi, czy co? Nie, leciał. Jasny gwint. Ja nie mogłem, nie wiedziałem jak to zrobić. Mordo, gdzie on jest? Co? No nie jest... wiem, no muszę iść go szukać. Nie. Najgorsze jest to, nie? Jak się weźmie ten. Kichnie i na monitorze są czasami kropki, nie? Mi 10 tych leciało, przepióraków. Nie wiedziałem, w którego strzelać. Chłopie, ale ja tak z bomby se strzeliłem, nie? Leży, jo. Pokaż to, bo ja chcę to zobaczyć. A ty celowałeś idealnie w niego, czy przed niego? Nie, przed niego. No to ja też przed niego, no ale nie trafiłem. Czekaj, pokaż, Jezus Maria. Jakie to fajne, ale naprawdę. Jo! Weź to. Trafiłeś już wcześniej go? Nie, pierwszy raz. Gdzie on jest? Mogę go podnieść? Ja go nie widzę w ogóle. Tu jest mordeczko, przy mnie, nadeptuję na niego. A jo, właśnie. Jest, dobra, możesz podnieść. Cicho. 920 dostałem za niego. Ładnie. Ale ładnie dost. Boże, jaki brzuch obżartuch jeden. Skrzydło trafiłeś, albo obok skrzydła, bo ogólnie to nie było widać rany wielkiej. No czul, gruncie trafiony. Ta, kurna dziot. O, jeszcze jeden czekaj, będzie! Czekaj, jakby to nawołać? Czekaj, ja zobaczę w ekwipunku. Wabik na... Indyk Rio Grande, Indyk Marian jakiś i wschodni. Ale to nie przyjdzie i tak do ciebie. No wiem. Trzeba się straszyć, żeby to leciało. Ja mam pomysł. Stój tu, a ja go przestraszę. Poczekaj, to sobie przeładuję broń. Czekaj, monitor przetrę. Kurde, też pada. Najgorsze jest to... Chyba go nie ma. Nie obejmuje dość... Wiesz co by było lepsze, mordo? Oddać strzał, chyba. Nie, no bo będziemy straszyć całą zwierzynę. Niby ja. Nie ma go, nie ma. Nie, nawet nie ma co się nastawiać na te przepióry, bo one są, powiem ci, że... Nie, no ciężko. Ciężko, to... ciężko naprawdę. Ja trzy strzały oddałem, więc tak trochę szkoda mi... Moim jak... zdaniem skupmy się na tym, żeby... Chciałbym go, wiesz co, jak wytropić? Na drzewie. Ja mega chciałbym, ale to jest... Nie wiem, czy one na drzewie siedzą. No, a skąd on był na... Aha, na ziemi, ty, no to pokazuje, jak on był na ziemi. Dobra, muszę straszyć, patrz, czy co będzie leciał. Leci, czy nie? Nic nie widzę nigdzie, mordo. O, jestem teraz na fajnym tym. Leci! O, jest! Czekaj. Nie. Tragedia. Nie, nie ma sensu, mordo. Zaraz ekologii. Boże, łupie petardy jak Sylwestra. Nie, nie da rady. Kurde, tyle amunicji, nie, to szkoda amunicji. Nie, jak ty się skupić, najgorsze jest to, że kurde, no. Nie, trzeba by było dobrze, on tu nam fajnie leciał, ale ja zrypałem, bo nie mogłem oddechu złapać. On fajnym torem leciał i można było to jakoś wycelować. Ale to naprawdę ja trzeba... Ja ogólnie też, bo ja biegłem, ja go przestraszyłem i... Też się jakoś tak nie za bardzo mogłem ten oddech złapać i tak wiesz, kolibało mi. No nie, nie, to nie? Wtedy jest właśnie jeden strzał by oddał. Ja pier... Jeszcze jeden, czekaj. Czekaj, odpocznijmy. Nie tego przestraszę. Jak coś to będę strzelał, nawet się nie zastanawiam. No tak, tak. Nawet go na ziemię. Leci. Jest, dobra. Dostał? No. Ładnie. Ale nie wiem ile amunicji straciłem, nie? No słychać było, że dużo. Bożeż ty mój.
Co my za frajdę mamy? Brawo ty, ładnie, drugiego żeś dupnął. Ale no chłopie, no 5 amunicji, to przecież tak nie powinno być. Ło, 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 ale tu krew ładnie, tu pokazuje. Bo Jezu, jak bliżej, a ty, jak... O Jezu, jaka burzyca. Ale coś bez większego, tego. Kurde, by tutaj ustrzelił. Mam przygotowane broń na jakiego niedźwiedzia. No ja niedźwiedzia na raz bym położył. Teren jest też pod niedźwiedzia. Boże, jak się przestraszyłem. Moim zdaniem to jest właśnie idealnie pod niedźwiedzie teren tutaj. Nie wiem jak ta zwierzyna ma tutaj występowanie na tej mapie, ale... Oni mają występ piątki najczęściej, mają po 20 występy. Niedźwiedź na rowerku jeździ. Dobra. Trudny. Na jednokołowym. Jo. Jakbym z beki tu nie mógł, jakby taki jechał, nie? Jeszcze by machał i ta przepióra by mu na głowie siedziała i w nią by trzeba było trafiać. Farma. Pa? Idziemy zobaczyć? No na farmie raczej zwierzyny nie będzie. Mi się wydaje, że akurat ta antylopa gnu uprawia pole ciągnikiem. Masakra. Opuszczone silosy, kurde. Zaraz urbexa idziemy nagrać, może przynajmniej coś. Na takie, tej mapie. To jest jakiś trop. Shop prac. Mam ich dosyć. Ilu pierdziele, jakie silosy. No farmy są, no ale co z tego, że to są farmy? Pan McDonald farmę miał. I na tej farmie wolno hodował. O Jezus Maria! Gierzewski chyba tu. Czemu? 4 silosy obok siebie. Kurde. I to jakie? Tysiączki chyba. Chłopi. Nie ma jakichś świń wokół nich, co tańczą? Nie, nikt nie pracuje tu nawet. Antylopy mają wychodne dzisiaj. Szłopy jutro na rozładunek zboża przychodzą. Ciężarówkami podjeżdżają, a antylopa gnu prawe pole z tyłu zwiosu. Ja pierdzielę, oni bawełnę mają w tym silosie czy co? No. No zboża to już nie widziałem, może kukurydzę trzymają mokrą, żeby się zagniła. A może tak być też. Co prać? Nie biegnie kłusem, Lucjon. Już tylko 800 metrów pozostało nam do... A pewnie tam zajdziemy, nie? A tam nic nie będzie. Tam będzie pewnie taki gęsty las i droga będzie prowadziła przez ten las tylko. Co to jest ty? To jest ta z The... No, ja pierdzielę. The Walking Dead. Obóz. Gdzie tu? Tu, przed nami. To pewnie zombie mają zamknięte w tej stodole. Jezus Maria. Wyjmij mnie maczetę. Boże, ile to gier dzisiaj tu mamy do spotkania. Urbex, The Walking Dead, wszystko jest za jednym. Ja z tego, jak z tego karabinu przykrzmocił w ten dach, to by zerwało całą. Mi się wydaje, że ta droga, co my idziemy, to jest droga bez powrotu. Daj Boże, wszystkie filmy w jednym. Jezus Maria! Nie wiem, co mogą znaczyć te supy, ale to prawdopodobnie do jądra ziemi prowadzi. Ej, tu w ogóle życia nie ma, czaisz to? Nikt nie żyje. Nie wiem, czy my nie w Czarnobylu, ja tym, a na perpeci. Chłopie tu się wieszają, zobacz. Tu się szopy wieszają na tym. Tu jest tak. Tu, w tą stronę mamy zaznaczone. Boże, mordo. Koło, jestem jak to koło. Jezus, coś słychać, dzika świnia! Jezus Maria, stój! To niech będzie to nasze. Czekaj. Czekaj. Kurde, mordo, musimy być bardzo cicho, bo jest wiatr. Czekaj, masz przyjdą? No tak by najlepiej było. Idź na kuckach! Idźmy w tamtą stronę przy drodze na kucku. Nie, bo ja wtedy nic nie widzę. Kasza kuckus. Dobra, weźmy się, przestraszą. Ja bym chciał, że ta świnia się rozpędziła i uderzyła głową w płot i wtedy byśmy musieli strzelać do niej. Ja nie wiem, czy one słyszą tak daleko. 200 metrów to jest. 200 metrów to jest człowieku za tą bawełną i jeszcze wciul dalej. A skąd ty wiesz, że one są tyle od nas? Nie wiem ile one są, ale mówię, że na tyle zasięg mi łapie, nie? Jednak najważniejsze, że ona nie ostrzegała, tylko był zew godowy, więc... No to jak zew godowy, to ona akurat na ten, na wabik powinna fajnie zareagować. Patrzymy, jedna świnia się wychyliła z tej stodoły, zamknij mordę, bo mi dzieci pobudzisz. Szkoda, że tu kolejki nie zamontowali. Ale by było super, jakby teraz wybiegły z 13 ich. Ani jednej nie widzę na razie. Kurde, że tu rolnicy chociaż tam bawełnę zbierali, to by było spoko. No bo więcej. Byśmy nagonkę mogli robić wtedy, my z rolnikami jesteśmy ustawieni na nagonkę. Psy, szukać tropu. Jezus Maria. Dać pada znowu. Pies mój to człowieku nie wie, mówi, że dzisiaj bezrobotny jest chyba. Nie, czy na zwolnienie pójdzie lekarskie. Nie, co robić pies. Dobra, to nie ma sensu jakiego w ogólekolwiek. Bo nie chcą przyjść, nic. Nie, może ze 3 dni jeszcze będą przyjść, to jeszcze raz nawołam.
Nie, no ich tu nie ma w ogóle chyba już, ja ich nie widzę tu. Że one, gdyby one tam były, to one by się teraz odzywały dalej. Nie, bo ona ścieżkę ma chyba. Łacha się. To jedna właśnie taki okrzyk miała, jakby się łachała. Szok, normalnie jestem w szoku, nie? Szok, szok pracz tu, nie wiem czy nie nazwę tego odcinka, szok pracz. Żeby tak mało zwierzyny było, to jest normalnie aż niepojęte. Szok precz może wezmę, co? Tak, a to są jakieś ślady. To jest, to jest dzika świnia. Patrzymy? Idzie. Ty, może ona zdążyła przebiec. Czekaj, nie, w tamtą stronę szły. Aha, no tak, faktycznie. Mordu, czekaj, ja może teraz jeszcze spróbuję nawołać. Patrzymy, ślady znaleźliśmy, nie? Nasze. Pokazało. Ludzka stopa. Dwie godziny temu. Jezus Maria, słyszałem jak się drzewa gieły, nie? Mówię King Kong. King Konga nawołałeś. Jezus Maria, poszedł z tyłu i jest... Nie, nie będę tak wolno szedł, biegnę. Nie, mordo, może zróbmy odcinek z obiegnięcia mapy dookoła. Ja chyba nie wiem, czy zaraz pokłady nie pojedziemy. Śmurocją wirgilijski. No co tego, jak on jest... Nie mam czym go nawołać. Po pierwsze, po drugie go nie widać, jest w buszu. Nie, ja cały Jezus, świnie widzę! Na drodze! Czekaj, ja bym to nawołał może, zobaczymy. Nawołaj! Czy... Dawaj, wołaj! Weź mnie, jest zaznaczone. Nie, nie, następna! Przechodzą przez drogę! Czekaj, czekaj, nie zawraca? Boją się nas! Czekaj. Mi się wydaje, że to one, mordo, tak daleko przeszły, bo one się wystraszyły. Następna idzie. Co, strzelamy czy czekamy? Dawaj. Czekaj. Nie no, ja nie mam broni, to bo dobra. Dawaj, dwie idą teraz. Dobra, bierz. Ale pierdzielną akurat. Jezus Maria, aż iskry lecą z twojego pistoletu. Ktoś mnie trafili chyba, co? Czekaj. Dobra, nie wal już, szkoda ich. Przypijmy, dobra. Bo tamta nie kulała, w którą strzelałem, teraz może ją trafiłem. One biegną cały czas. Biedne lochy, proszę. O, położyła się jedna tam. Mordo, dobrze mówię, że ta droga przeprowadzi przez gęsty las. No, masz rację. Nie wiem, czy chcę tam iść. Szukaj piesku. Pokaż, że jak drzemie w ciebie prawdziwa krew. Szkoda, że to stado nie zawróciło do nas. Mordo, przygram ci do strzelaninki twojej. Nie mogę oddechu złapać. A widzę świniaka jeszcze tego tam. Dobra, poszedł gdzieś. Ja już nic nie widzę, widzę tylko leżące maciory. Jedna tylko tu jest chyba. Czekam, podniosę i zobaczymy, która krew zniknie. To jest jej krew. Puzo, prawie trafiłeś ty. To moja była? Tak. Dobra, pies mnie tu gdzieś ciągnie, mnie człowieku. Czy my tak za dużo ich nie trafili chyba, co? Chyba nie. No tak ogólnie byłem w zbiegu. Jest, leży kolejna. To w centki. Okrzyk gotowy zagram. I ostatni zew. Podniosę ją i pokażę im, że to ten. O. Twoja, moja? Twoja, moja, razem. Słyszałeś świnie? Tak, nawołuję. To ono zwiedzi, od kim my jesteśmy. Jest zamki mordę, podobno śladem krwi. Ty jeszcze jakąś krew znalazł. No jest, stoi tam pies. Ale pies czy świnia? Pies. Świnia go zażarła. Też jeszcze brałeś tam jakieś ślady krwi stamtąd? O Boże, tu jest maciora po prawej. Indyk, urocjon, co się dzieje? To indyk. Woła indyka, Indyk to dla mnie urocjon był. Indyka. Ej, leci. Gdzie? Dobra, czekaj. Trafiłem? Jo.
Ej, tu jest na drodze, poczekaj, się cofnę po niego. Nie zdążyłem broni zmienić. Ale świniok piękny. Oto twój. Kwaśna locha tu jest. Kurde, tego to rozpruło, aż mu skrzydło pourywało chyba. Przepraszam ci, indyku, że tak trafiłem cię tak mocno. Te śmietniki dostrzelamy? Myślę, że tak. Może być akurat shop prać. Patrzymy, walnęliśmy w ten... W śmietnik się przewrócił, 10 shop prać nie żyje. Idziemy dalej drogą? Nie wiem, właśnie sam. Bo ja nie wiem. Dojdźmy, ja może ty, dojdźmy do tych, pomiędzy do tych dwóch jeziorek, co? To jest dobra, mam coś. 20. Muszę strzelać, mordo. Strzelaj. Mulaka miałeś. A zobaczymy, co to miałem. Pewnie tak. Ja tych słyszałem dużo ogólnie, nie? Co ty piesek robisz? Chodź tu. On tu gdzieś stał przecież. Czekaj, widzę, że się zbliżamy do siebie. A trafiłeś go chociaż? No, dla mnie to trafiony na pewno został. Tylko, że ja miałem taki odrzut, że nie mogłem tego zobaczyć. O, jest krewka. O Boże! Może mnie ugryźć, sopracz? A co, biegnie za tobą? Ja biegnę za nim i strzelam w niego. Krwawi. Boże, on krwawi i biegnie. Boże, leży. O Boże, biegnie dalej! Co? Chyba go zabiłem. Nie. Czekaj. Ja pierdzielę, co za broń to jest. O, dobra, leży. Wykrwawił się. Boże, masakra, bieg mi w nogi, nie? A tego mulaka podniosłeś? Boże? Kolejny. Podniosłeś tego mulaka? Nie, jeszcze, nie biłem za nim. Czekaj, bo ja tu mam chłopie rozstrzelany, jestem z tymi. Fakt, że wiecie, ja płacę za amunicję tutaj tylko po 200, nie? Jezu, pies, jak ty wyglądasz. A to jest fajna łąka ogólnie. Czekaj, tam możesz naszukać moją krew i zobaczyć. No dawaj, szukaj tej krwi, bo jak żeśmy go postrzelili, to wiesz. Ja mam krew. To weź poleć za nią. Ja tu tego szopa, żebym troszkę postrzelił. On ogólnie do brata przybiegł, chciał go ponieść na plecach, ale nie zdążył. Jak go już pakował na pakę, to ten. No twój mulak tu leży. Dobra, za chwilę tam może podejdę, bo ja tu powinienem mieć... O, dobra, poczekaj. Ja już ten, szopa powinienem mieć, bo 25-50. Teraz za sekundę, mordo, u ciebie jestem. Dobra, leży. Biegnę do ciebie. Dobra, brawo. Zróbmy tak, pochwała. Wycie. Teraz jeszcze dla mnie pochwałę musisz dać. Dobra, to przyjdę i ci ciasko zanieść. Ale masakra. Ale mi jak, ale w szoku byłem, mówię, Boże, coś biegnie na mnie, nie szop. No i mówię, nie będę go przecież napierdzielał z tej innej broni, nie? Mówię, wezmę tą, co jest najmniejszy kaliber. Trzeba było wziąć tą dużą, rozerwać go. Boże. Czekaj. Znowu szop prać? Ja pierdzielę. Nie szop, zając. Proszę, stój. Dobra, mogę poczekać i małym kalibrem. Przecież to go rozerwało na szczępy. To już pasztecik, jego 300 gotówki tylko. Za wielki kaliber na to. Ciekawe, jakby z pompy w zająca uderzył. O, ja by rozerwało go na pewno. Szkoda, że tego nie pokazuje, nie? Bo ogólnie bardziej by to nam pokazywało. Zobrazowało wszystko. Dawaj, bo ten mulek zaraz wstanie i se pójdzie. Już idę. Mordo, nie wylisz go czasami. Ty, a gdzie jest ten? Aha, oddalamy się od tego wszystkiego. Od tej aglomeracji całej. Od tych dwóch jezior. Ja mam zaznaczone, to małe i to duże. No ja też, to idziemy tam pomiędzy i tam zakończymy całe oddziaływanie odcinkowe. Bardzo fajna zwierzyna. Chociaż coś, mordo, może staniesz do zdjęcia. Czekaj. P to był tryb fotograficzny, jo. Czekaj, mordo, co robisz? Zabiorę. Dobra. O, siad ich robi. Ja pier... Zawrócił.
Dobra, to tak to może. Boże, jaki zoom jest dziwny, poczekaj. Ja ci też chyba zdjęcie zrobię. Proszę nie. O Jezu, jak się przestraszyłem, jak zagrzmiało. Czekaj. Czekaj. Dobra, ten P to jest masakra jakaś. Czekaj, tu. Masz zdjęcie? Czekaj, ostatnie, co ja tu robię? Zbierz zdobycz, nie chcę zbierać. Dobra, mam. Ale dostała, urwała jej nogi chyba. Ja tobie też zdjęcie zrobiłem. Dzięki, Fordo, będzie do kroniki. Nikosiadyzmy. Dobra, ja mam 500 metrów do tego małego jeziorka. Ja mam 600. Do pomiędzy dwóch jeziorek. O Jezus Maria, jaka piękna pogoda nas zawitała. Co a mi... To było tych mulaków więcej ogółem. Bo jak ty strzelałeś do tamtego, to ja słyszałem, jak tu gdzieś ryczały. One już płakały, powiedziały, że ich brat został postrzelony. To prasz tam gdzieś siedzi. Nie, nie patrz nawet na niego. Jak będzie bieg na nogi, to nie patrz na niego. Czemu? Udajmy, że go nie widzimy. Mordowe. Ja będę walił do niego. Boże, jaka pogoda piękna. No i teraz, i żeby tak było, to by się aż się chciało grać. A zaraz będzie też szczyta taka, że nie będziemy nic widzieć. Przestań na mnie drzeć mordę. O, ja tu normalnie szedłem i one mi tu biegały w nogi, nie? Duże jezioro. Ej, jest? Aligator. Cicho. Ostrzega, no ale gdzie? A to on nie jest przy wodzie, on gdzieś tu łazi. No tak, on by był łażący wtedy. Weź iść przy brzegu. Czekaj. A ja go wypłoszę, zaraz on będzie biegał do wody na czekaj. Pewno. Czekaj, próbuję. No ale chłopie, to jest taka trawa, że niby... Jak na lornetce nie mam, nie widzę wszystko. Biorę lornetkę, nie widzę nic. Czekaj. Idę popatrzeć, może mi go wyszuka chociaż. Nie wiem, czy on nie był w Kauflandzie chyba. Chcę zobaczyć zakupy. Zrobi, bo tu chłopie, on nie ma co jeść, bo zwierzęta nie przychodzi do niego. Tylko, że jak on wbiegnie, bieg do wody już. O, widzę go! Powiedz, zaznacz. Idzie do wody, ale powoli. Dobra, widzę. Strzelamy? Nie, już go nie widzę. O, tam on jest właśnie, w tym miejscu. Wal do niego, jak go widzisz. Nie widzę go, chłopie. Bez lornetki wiem, gdzie jest, nie? Z lornetką nie wiem. Dobra. Czekaj. Na pałę nie strzelaj. Nie, Boże, masakra! Dobra, musiał dostać. Ucieka do wody? Uciekł na pewno. Ale dostać, dostał. Nie wie, jeżeli nie dostał, to nie powiem, co go pies. Ale ty, czaisz to, że ja się cały czas bez lornetki, ja to widziałem, że jest czarny punkt tam, nie? Ale jak przybliżałem, nic nie widziałem, nawet mi nie wyszukiwało. Dopiero jak ty powiedziałeś, że o, widzę, idzie i on się ruszył. Czekaj. Chcę zobaczyć, czy mocno dostał. Gdzie on mógł przebiegać? Tu gdzieś, nie? Jo. Jo, pies znalazł trop. Boże, pies nurkuje. O Boże. Czekaj. To jest krew? Tu gdzieś widziałem. Z daleka pokazywało, że tu jest krew gdzieś. Czekaj. O. Tu. Tu gdzieś. Ja pierdzielę. To nie krew, tylko ślady jego, jak biegnie. No a gdzie tego, w którym miejscu go postrzeliłeś? No jakby w wodzie. Do wody i cały jeszcze góra wychodzi. Widać było jego górę. O patrz. Jak tu się stoi, to... Nie. Czekaj. Czyli dostał, dostał czy nie dostał? No nie, pies nie może znaleźć. No więc się nie znajdzie tak w wodzie. No jo, ale no to kurde, chociaż on był, nie był jeszcze jakoś mega, o zobacz, pies cały czas dotąd dobiega, no ja też to widzę, że tutaj jest coś, ale nie mogę tego zbadać. O, czekaj. Co? Wgłębienie pod powierzchnią. Pod powierzchnią, przed. Co przed? Po. No może dostał. Mordo, dostał, leży na wodzie, pa. Gdzie? Teleportuję go na drugą stronę tego, ja pierdzielę, masakra. Widzisz? A czemu on tam leży? No, on no bo tam się utopił, on teraz go ściągnie tu zaraz. Czyli dostał. Możemy iść po niego. Nie wiem, jak głęboko można wejść. Wejdź, się utopimy.
Dobra, on spłynie do mnie. O my... O! Aligator. Jest tak daleko. Ja, widzisz go? Nie. Jezus, jak daleko, pewnie jest 20 metrów. Nie, na drugim końcu, tam daleko, daleko. Dobra, chociaż... Chociaż żeśmy sobie pięknie zakończymy ten jakoś odcinek, nie wiem, czy tu coś będzie do wycięcia, mam nadzieję, że coś dam radę wyciąć. No, ale tu nic więcej chyba nie znajdziemy, bo nie chcę mi się na nie tropić. No tu wdzięczny strzał, dobre uderzenie. Boże, jaki obrzydły. Ja dostał w kręgi, czyli tak jak mówię, było widać, że jest. Ocena słaba, wszystko słabe. Mój Boże, tragedia. Słabe? Co? Co? 300 dostałem za niego. Ile? 300. 300 za aligatora? No. O Boże, dlaczego tak mało? Nie wiem, dlatego nie wiem. Nie wiem, przez to, że dostał w kręg? Nie, no nie mam pojęcia. No ale weź go inaczej tu trawię, jak go nie upilnujesz na brzegu, a ciężko na brzegu, bo w tych trawach, no sami widzieliście, no nie... Chyba mi się wydaje, że musimy chyba wyjechać na Yukon. Czekaj, co to tam jest? A nie, to tylko jakiś kawałek drewna. Nie wiem, czy ja bym tu jeszcze... Nie no, jeszcze dam, jeszcze jeden odcinek na pewno. Tu coś spróbujemy, nie wiem gdzie. Ja wymyślę coś. Szczerze? To tu bym się gdzieś cofnął, trzęsowisko, łyse drzewo i tu gdzieś po prawą stronę. No dobra, będziemy myśleć, dobra. Jo, może on płynie do nas. O Jezu, ja widzę go, poczekaj, dobra, jeszcze go byśmy dupnęli może, co? On jest w wodzie? Tak, jest w wodzie. Czekaj. Ale może wyjdzie zaraz, czekaj. Tak jakby wychodził. Boże, bez lornetki ja go widzę. Ale ma czerwone oczy. No. Jak na zdjęciach. Czekaj. No co to, nie ma gdzie wyjść chyba. Nie wskoczę na to, serio? O, jest. Ucieka. Czekaj, zobaczymy gdzie on to płynie. W prawo teraz płynie. Jak tam widzę, ale... Boże, na lornetce nic, nie? My powiem, Amor, to może my gramy za dobrej grafice i dlatego tak jest. Nie ma go, nie? Czekaj, zniknęło mi wszystko przez to, że ja pewnie tu chciałem wejść na to drzewo, on się wystraszył. Nie ma go. Nie, dobra. Nic nie zrobimy. Także co? Skubaniec za drzewo poszedł, nie? Dobra, tam widzę, przepływa, od prawej strony płynie. Jezus Maria, jakie oko czerwone. Biegnę po niego. Łapię. Zjem je zaraz. Gdzie ty jesteś, cip? Fajnie jakby cię zaatakował chociaż. Zawsze coś. Muszę chociaż jakaś ofiara. Boże, półpasiec idzie. O Boże, mi pokazuje, że jest przed tobą. Jest! Mogę strzelać? Boże, jak podskoczył, mordo! Dwa razy dostał. Trzy razy. No ja też trafiłem, czy nie? Ja musiał dostać i to konkretnie. Chłopie, Boże! Ale leci jak z torpeda! Ej, ale jak on ten, jak on podskoczył, ja go miałem na zoomie, na maksa, a on... On płynie tam. Gdzie? Pod wodę płynął. Lux torpeda, mordo. Zobaczmy chociaż ten. Ile dostał razy? 14 pewnie. A gdzie ten uderzałeś w niego, wiesz? A czemu gdzie uderzałem? No chciałem zobaczyć po prostu, czy pokazał miejsce i jakiś ten trop. Nie wiem, gdzie to było. Bo pobiegam od razu za nim, gdzie go widziałem tu. Kruca fuks, ja chciałem zobaczyć, bo tu naprawdę... Ale jak on chlapnił! Pies mi się utopił. Brak śladu, jak tak. Teraz to będzie wyczekiwanie, nie? Jak na prom. Będziemy stać. O, widzę następnego. Gdzie? Tam pływa na jeziorze. Daj, spróbuję. To co ty? Ja? Czekaj, w oko może, co? Czekaj, to ja z tobą. Czekaj. Tylko poczekaj, oddech sobie uspokoję, jo? No ja też. Ja. Ale w oko mu zacapuje, człowieku, jak latarnia morska. Możesz? No, dawaj, 3, 4. Uff. Padł pod wodę.
się wydaje, że się ale dostał. Mi się wydaje, że się mógł utopić. Mordowo, jakiego pikołka zrobił, jak on dostał. Ja? Bo? Po twoim szale? Nie, po twoim. No bo kurde, najgorsze jest to, że mam mega odrzut, nie? I ja po uderzeniu to mnie do góry tak wyrzuca, że ja widzę człowieku gwiazdę, duży wóz i mały wóz. I ja dopiero muszę szukać z powrotem, nie? My czekamy jak na promie jakiś, człowieku. No tak. Jeszcze zaraz podpłynie, to człowieku, weź patrz, żeby nas no, po nogach nie pogryzł. Ja ci chociaż jakiś przypłynie. Ale noc idzie, nie? O! Mordo jest tam znowu dalej! Jakiś. Ale palimy? Poczekaj, to jest 200 coś metrów. A! Można spróbować. Dobra, dawaj. Czekaj, niech uspokoję tętno. Dobra, mogę 3, 4. Co ty? Nic nawet się nie ruszył, nie? Nie, to za daleko jest, nie dostał w ogóle. O Boże! Jak przeskoczyła pogoda! Mordo, zesikam się chyba zaraz. W wodzie po same też stoję. Płynie on tam gdzieś? Chłopiec, zase płynie tamten, się nie boi w ogóle. No, on płynie w ogóle, bo to jest za daleko, nie? A tamte to wypłyną dzisiaj, czy nie bardzo? No przecież tego człowieku twoje... O Jezu! Widziałem oko jakieś, nie, to nie oko. Przecież tego twojego to zatrząsło jakby respirator pod niego. To myślę, że wypłynie, nie? No ale kurde, jestem w szoku, bo ja tego swojego trafiłem. I to tylko w jedno miejsce, nie dostałem jakoś dużo za niego. A przecież ten twój to dostał nie dość, że z bliska? Ty, on tu nie przypłynie. A gdzie? Ja pierdzielę, on przypłynie w miejsce, w którym ja oddałem strzał. Tu. Ale mordo, ale jeżeli on popłynął we wodę, nie? To by już dawno się wynurzył. Przecież ja zobacz, ja swojego znalazłem. Tu. Stoję, dobra. Nie wiem, psowi powiem, żeby coś szukał. Patrzymy, a pies, człowieku, założy sobie okulary do wody z tą rurką i nurkuje i szuka. Bo ostatnio też przypłynął mi do miejsca, w którym oddałem strzał. Dobra, no to przecież my oddaliśmy strzały tutaj, wtedy. Nie wiem, z którego miejsca strzelałem. No ale to tak czy tak by było widać. No niekoniecznie może. Że płynie. Psa powiedz. No my go łapaliśmy jak byliśmy na brzegach. Jezus Maria, morda, jak ciemno się robi. Ja chcę stąd iść już. O! Płynie! Płynie jak dalej. Płynie trafiony, mówiłem, że daleko go wybiało. Ale który? Nie wiem, no skąd mam wiedzieć, płynie na środku, jeziora jest. Bekę będę miał, jak to będzie ten, co go dalej na daleko trafiliśmy, a ten na blisko, co ty mu dupłeś, nic. Chyba, że ta moja broń tak jest na niego, no bo to jednak jest kawał kalibru. To jest odłamek. No skąd się dowiemy, który to jest? No zaraz będę wiedział. Ale ty mówisz, że dwa razy trafiłeś przynajmniej, a tego trafiliśmy po razie albo raz. Jeżeli będą twoje uderzenia, dwa, no to będzie ten pierwszy, co go uderzałeś. A jeśli będą, ale on płynie tutaj, to raczej płynie ten z daleka. Boże, 40 minut teraz mamy, nie? No to świetne. Ale tragicznie. No. Dobra, ale uwaga, 3, 2, 1. Brączek i Mafia Solec. To jest ten z daleka. Czekaj. Ty! Nie! To jest ten z bliska, bo mam pozę, nie? Jak mojego strzału, jak on jest w powietrzu, jak podskoczył. Aha. I ja wtedy go tak widziałem. No to ty no, zobacz. No one podskoczyły. Co? Tamten też podskoczył. Ja? No. No to z jednej strony to trochę masakra. Boże, jaka ciemnica. Z jednej strony trochę masakra, bo ja 80% aż mu uderzyłem, a ty 20 tylko. Więc no nie to wiadomo. Na pewno, to jest na pewno ten z daleka. To jest ten z daleka w ten. No dobra, to w takim razie to tak by było. My wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Czyli na aligatory trzeba mieć po prostu mocną broń i tyle. Dziękujemy, do kolejnego odcineczka. No mam nadzieję, że już zobaczymy się gdzieś indziej. I na razie strzała, trzymajcie się, cześć! Cześć!